Witajcie, moi drodzy. Na dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo, bardzo łatwy wzór. Wzór ściągaczowy, to znaczy możecie tym wzorem robić, rozpoczynać Waszą każdą jedną robótkę, jeżeli robicie dwa oczka prawe, dwa oczka lewe, dwa prawe, dwa lewe i tak dalej. Możecie rozpoczynać każdy jeden ściągacz tym wzorem, tą przeciągniętą nicią. Albo możecie to wykorzystać tak jak ja to zrobiłam tutaj, na ten komplecik skarpetki, czapeczka. Wszystko co robicie na okrągło, wszystko co robicie w rzędach. Wzór ten możecie zrobić w rzędach i na okrągło. W rzędach robicie to w ten sposób, że później jak w pierwszym rzędzie robimy to przeciągnięte, one się zamieniają miejscami te oczka, to Wam w trakcie robótki wszystko powiem. Jak ten rząd jeden z tymi oczkami zamienionymi miejscami skończycie, to robicie następnie trzy rzędy, tak jak oczka schodzą z drutu. Tak jakbyście robili wzór ściągaczowy całkiem normalny, to znaczy dwa prawe, dwa lewe. Tu w okrążeniach robicie to przeciągnięte, ja mówię zostańmy przy przeciągniętym, ponieważ to wygląda jakby to było przeciągnięte to oczko. Następnie robicie trzy okrążenia samymi oczkami ściągacza, to znaczy dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe i tak dalej. Trzy okrążenia, w czwartym okrążeniu znowu zaczynacie od pierwszego. Ja z Wami dzisiaj pokażę Wam jak robić te przeciągnięcia. Czapkę zamknęłam tutaj, jak widzicie, zauważyliście już na pewno. Zrobiłam do pewnego momentu i później zrobiłam wzorem gładkim, ponieważ zrobiłam zamknięcie, spuszczenie tych oczek wzorem gwiazdka to się nazywa. Ja pod spodem tego wideo wstawię Wam link, na który możecie kliknąć, gdzie pokazywałam na YouTube przed paroma laty, jak to robić. Ja z Wami dzisiaj zrobię, popatrzcie, ja tu w tej czapeczce robiłam ściągacz, rozpoczynałam go oczkiem prawym, lewym i lewym. Nie byłam jeszcze zdecydowana, co tutaj u góry zrobię, dlatego zrobiłam ten ściągacz taki z jednego prawego i z jednego lewego oczka. Jeżeli zdecydujecie się na takie coś, jak ja tutaj mam, to o wiele ładniej będzie wyglądało, bo to się łączy wtedy. To możecie zrobić, tak jak powiedziałam, po narzuceniu oczek, kawałeczek bez tego wzoru. Widzicie? Same prawe i same lewe. Albo możecie już po narzuceniu oczek rozpocząć z tymi przeciągniętymi oczkami. To już tylko zależy od Was, jak Wam, które Wam się bardziej podoba. Ta czapeczka, którą tu zrobiłam, jeżeli Was to interesuje, zrobiłam ją za dużą. Dwa tygodnie temu urodził nam się kolejny wnusio i ona jest troszeczkę za duża i będzie na przyszły rok. Natomiast tą, którą teraz robię, na każdym drucie mam, to jest takie właśnie na 3-4 tygodniowe dziecko, mam nadzieję, mam po 17 oczek na każdym drucie. Rozpoczynamy pierwsze okrążenie. Ja Wam pokażę może tylko na dwóch drutach, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo łatwe. Popatrzcie, u mnie tutaj schodzą jako pierwsze dwa lewe oczka. Następnie mamy ściągaczem robione dwa prawe. I teraz prawy drut wsuwam pod tylnią ściankę tego drugiego oczka. Zobaczcie. Wyciągam ten lewy drut spod tych dwóch oczek i to oczko, pierwsze, które było, wisi w powietrzu, podbieram je lewym drutem. Ono w tej chwili jest jako drugie na lewym drucie, a to pierwsze przenoszę, to z tego prawego drutu przenoszę na lewy drut jako pierwsze. I teraz przerabiam całkiem normalnie jedno prawe i drugie prawe. Kolejne oczka zostają oczkami lewymi, tutaj nic się nie zmienia. I teraz znowu powtarzamy, zobaczcie.
prawym drutem podbieramy drugie oczko, które jest na lewym drucie, wyciągamy ten lewy drut, to oczko, które wisi tu w powietrzu, zobaczcie, widzicie, tu ono sobie wisi w powietrzu, podbieramy lewym oczkiem, to oczko, które zdjęliśmy na prawy drut, nakładamy na lewy i teraz przerabiamy te dwa oczka całkiem normalnie na prawo. One tylko po prostu zrobiły to przeciągnięcie takie. Znowu mamy dwa lewe oczka. One zamieniły się po prostu miejscami, tak powiedzmy. I znowu podbieramy. To jest ciężko, jak jest kilka nici. Tak. I teraz te dwa oczka przerabiamy, poczekajcie, bo tam się jeszcze teraz jest dobrze, na prawo. I znowu dwa lewe oczka, znowu podbieramy, wyciągamy lewy drut, to oczko, które wisi w powietrzu, naciągamy, czy chwytamy lewym drutem, i to z prawego przekładamy na lewy i przerabiamy na prawo. To jest bardzo łatwy wzór. Naprawdę można go wykorzystać. Ostatnie oczko tutaj mam lewe, ale na kolejnym drucie pierwsze moje oczko jest też lewe. I znowu, tak jak powiedziałam, możecie go wykorzystać od samego początku jako wzór ściągaczowy. I tak robicie jedno okrążenie, czy jeden rząd. W ten sposób. Podbieramy. I tak powtarzacie do końca. Jak zakończycie Wasz ostatni drut, to rozpoczynacie znowu od pierwszego, albo dochodzicie do markera, jeżeli robicie na drutach z żyłką, i robicie trzy okrążenia. Pamiętajcie, trzy okrążenia albo trzy rzędy, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. One nam tutaj w okrążeniach schodzą. Dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe. Te oczka, ten wzór, słuchajcie, jest naprawdę dziecinnie łatwy, jak widzicie, i można z nim bardzo dużo projektów dziergać. To wszystko, moi drodzy. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że gościliście znowu na moim kanale. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Zostańcie zdrowi. Cześć.